Więc 2021 rok był najlepszy w Twojej karierze. Pobiłeś kilka rekordów życiowych, ponadto uczestniczyłeś w Igrzyskach Olimpijskich i przyczyniłeś się do zdobycia złotego medalu w sztafecie mieszanej. Jednakże późniejsze występy nie były tak udane. Co się do tego przyczyniło? Tak, moje późniejsze starty tak naprawdę w ubiegłym sezonie były tak naprawdę popsute przez kontuzje, które mnie trafiły się tak naprawdę. Miałem problemy z plecami, ze ścięgnem Achillesa i to mi utrudniało tak naprawdę starty. Próbowałem coś jeszcze z tamtego sezonu ugrać, miałem minimum na Mistrzostwa Europy. No niestety moja dyspozycja w tamtym roku nie była najwyższa. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepsza, co pokazują treningi, że jestem dobrze przygotowany, ale jeszcze potrzebuję tego trochę czasu, żeby tę formę doszlifować tak porządnie. I zobaczymy, czy treningi przełożą się na starty, bo nie zawsze tak jest. Czasami trochę później to następuje, albo w ogóle czasami są takie sezony stracone. I tamten ubiegły sezon też mnie wiele nauczył pod takim względem, że mogłem skupić się także na studiach, mogłem nadrobić trochę te zaległości, obroniłem pracę magisterską, zrobiłem kurs instruktora, może w przyszłości będę taką młodzież kiedyś szkolił, jak skończę karierę sportową. Oczywiście. A z jakim nastawieniem jechałeś na Igrzyska Olimpijskie? Czy ten złoty medal był dla Ciebie zaskoczeniem? Tak naprawdę na Igrzyska Olimpijskie jechałem z myślą, żeby tylko tak naprawdę wystartować w sztafecie. Nie sądziłem, że jesteśmy przygotowani na złoty medal. Treningi pokazywały, że jesteśmy dobrze przygotowani, no ale tak jak wcześniej wspomniałem w wcześniejszym pytaniu, no nie zawsze to się przekłada na starty. Też do tego dochodzi głowa, psychika. Trzeba jakby sobie poradzić z tym wszystkim. Ja na przykład jestem takim typem sportowca, że ja najbardziej się stresuję, załóżmy mamy start wieczorem i ja przez cały dzień się stresuję, przychodzi ten czas, że muszę pójść na rozgrzewkę i wtedy ten stres ze mnie schodzi, bo już wchodzę taki jakby automat, że wiem, co mam robić po kolei. Wtedy trochę jest taki skok lekki przed samym startem tej adrenaliny, wiadomo, tego stresu, ale już wtedy się trochę uspokajam, jak już jestem na stadionie i już wiem, co mam po kolei zrobić, co mam do roboty. Może to jest pytanie retoryczne, ale czy po igrzyskach poczułeś, że jesteś bardziej rozpoznawalny przez kibiców? No tak naprawdę przez kibiców takich związanym stricte ze sportem amatorów to również tak. Po samych igrzyskach fajnie mnie to zaskoczyło, jeszcze miałem kilka startów. Biegałem tutaj w Lesie Wielańskim, tutaj obok AWF-u, to jakiś amator biegowy, którego zupełnie nie znałem, krzyczał coś tam gratulacje do mnie, więc to było bardzo fajne i przyjemne i miłe. Oczywiście. A czy dzięki temu występowi w Tokio masz zagwarantowaną emeryturę olimpijską? Tak, mam zagwarantowaną emeryturę olimpijską. Po skończeniu 40 lat będzie wypłacana emerytura. No to jest doskonała wiadomość. Tak. Po raz ostatni startowałeś w sierpniu 2022 roku. Jaka jest Twoja aktualna dyspozycja i czy w najbliższym czasie wystąpisz w jakichś zawodach? Pod koniec tego miesiąca planuję pierwszy start. To będzie trochę krótszy dystans, może 300 albo nawet 200. W tym tygodniu usłyszałem od trenera takie słowa, że super wyglądał jeden odcinek, tak jakbym biegł w Tokio, technicznie szybko do przodu, wysoko na biodrze, i więc trzymam się tego, że jest dobrze. Tak naprawdę kilku zawodników powiedziało mi, że biegam mega luźno, a na stoperze wygląda to szybko, więc mam nadzieję, że na zawody to się przełoży i na zawodach też tak będzie. Super. A jakie są Twoje cele na sezon letni? Czy wierzysz w to, że możesz zostać powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa w Budapeszcie? No tak naprawdę najpierw się nastawiam na Uniwersjadę, bo jeszcze mogę startować na Uniwersjadzie, która odbywa się w Azji. To jest jakoś 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata i na tym się skupiam, bo to jest moja ostatnia szansa wystąpić na Uniwersjadzie, bo już rocznikowo później już nie będę mógł startować. I jeżeli się tam dobrze zaprezentuje, no to kto wie. Oczywiście. Dziś odbywa się inauguracja programu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. Co sądzisz o tej inicjatywie? To jest bardzo fajna inicjatywa, tak naprawdę zrzeszyć tyle młodzieży, tak naprawdę oni się tutaj integrują, poznają się i będą może jakieś wytworzone przyjaźnie na wiele lat poprzez rywalizację. To jest bardzo fajna inicjatywa. No, tak jak patrzę, dzieci się świetnie bawią, tak podpisując nawet autografy, dopytywałem, czy oni lubią biegać, dzieciaki. I większość osób mówiła, że tak, że fajnie, bo sport rozwija tak naprawdę młodzież.
A czy twoje sukcesy mogą zainspirować przyszłe pokolenie, żeby zacząć uprawiać lekko atletykę? No miejmy nadzieję. No, w historii zdarzały się takie przypadki, że na przykład młoda osoba dorosła i później podziękowała jakiemuś sportowcowi. Ja bym chciał tego jakby doświadczyć w przyszłości, że młoda osoba podejdzie do mnie i powie: no dzięki panu zacząłem trenować, zacząłem i właśnie to by było bardzo fajne, takie zwieńczenie takiej mojej kariery sportowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.